Jak miło zobaczyć i poczuć słońce po tak koszmarnie długiej zimie. W końcu można przestać opalać się przed monitorem i wyjść na świeże powietrze. Szkoda tylko, że może być z tym drobny problem, bo worek z ciekawymi premierami znowu się otwiera. Przed Wami trudna decyzja. Lepiej siedzieć w domu i grać, czy korzystać z uroków przyrody, póki jest pogoda. Nie bójcie się jednak, pomożemy wybrnąć Wam z tego impasu. Oto najciekawsze majowe premiery. Co to? Tron? Terminator? A nie, to dodatek do Far Cry 3. Pamiętacie, jakim hasłem reklamowana była podstawka? Poznaj definicję szaleństwa. Wygląda na to, że granice obłędu nie zostały jeszcze osiągnięte. Czerpiący garściami z kreskówek i filmów science fiction z późnych lat 80. Blood Dragon zaserwuje nam taki poziom szaleństwa i absurdu, jakiego do tej pory jeszcze nie uświadczyliście. I to nawet w serii Duke Nukem. I want them alive. From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine, all cyber commando. Fuck you. Sergeant Rex Colt is leading the battle between good and evil, as it's never been fought before. Patrząc na tę rozpikselowaną grafikę, łatwo można się pomylić, bo to nie byle popierdółka, a bezapelacyjnie jedna z najlepszych platformówek minionego roku. FES to prawdziwe odkrycie. Znakomity pomysł, ciekawe wykonanie i całe mnóstwo wymagających łamigłówek. Pragniecie rozruszać nieco mózgownicę? Wyglądajcie FESa. Po roku od konsolowego debiutu ląduje on właśnie na PC. Jakoś w tym miesiącu nostalgicznie, prawda? Najpierw Blood Dragon, potem Fez, a teraz zabawa w Boga z olbrzymami w tle. Twórcy tej produkcji uszczknęli trochę ze słynnego Black and White, trochę dodali od siebie, a wszystko okrasili miłą kreskówkową oprawą graficzną. Efekt? Wielce obiecujący. Czekamy z niecierpliwością. Miłośnicy ciężkich, postapokaliptycznych klimatów i prozy Dmitrija Głuchowskiego na ten widok z zadowoleniem wyszczerzą zęby, a potem odetchną z ulgą. Po licznych perturbacjach i bankructwie firmy THQ, nowa odsłona serii Metro w końcu wyląduje na półkach sklepowych. Aż strach pomyśleć, że taki potencjał mógł się zmarnować. Devastation we brought upon ourselves will eat us alive. For history will repeat itself. Wow, maszyny Ursusa w symulatorze farmienia. Fascynujący świat wirtualnego rolnictwa staje się tym samym jeszcze bardziej fascynujący. Toż to ziszczenie marzeń wszystkich wirtualnych rolników. Nie żartuję. Nie chcielibyście odjechać traktorem Ursusa w stronę zachodzącego słońca? No ba, kto by nie chciał.
Uff, jak dobrze, że Techland poszedł po rozum do głowy i porzucił współczesne klimaty, wracając z serią Call of Juarez do jej korzeni. No wiecie, dziki zachód, strzelaniny, napady na pociągi i najsłynniejsi rewolwerowcy. Słowem, rewelka. Że co? Że gra jest maksymalnie oskryptowana i dostępna wyłącznie w cyfrowej dystrybucji? Eta. Najważniejsza jest zabawa, a tu z pewnością jej nie zabraknie. Przynajmniej wedle zasady, najpierw pociągnij za spust, a potem zastanawiaj się, do kogo lub czego strzeliłeś. Ileż razy można przechodzić Diablo 3? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Jeśli macie już dość tłuczenia po raz enty Beliala i jego wesołej trzutki, powinniście przerzucić się na grzmocenie przerośniętych szczurów, wilkołaków i innego groźnego tałataństwa, wcielając się w postać Van Helsinga, słynnego łowcy wampirów. Co prawda klimaty nieco inne, ale sieczka bardzo podobna. Chyba zgodzicie się z tym, że jak na strategię czasu rzeczywistego, tytuł ten wygląda wprost rewelacyjnie. Tak, tak, wiem. Oprawa wizualna nie jest najważniejsza. Spokojnie, producent gry, firma Eugen Systems, ma już na swoim koncie kilka naprawdę udanych RTS-ów. Ci ludzie wiedzą, jak tworzy się dobre strategie. Nowa odsłona Rezydenta? Tak szybko? Nie, to tylko pozory. Revelations po raz pierwszy pojawiło się na początku 2012 roku, tylko i wyłącznie na Nintendo 3DS. Najwyraźniej jednak sprzedaż nie była zbyt zadowalająca i tytuł ten, w odświeżonej i mocno podrasowanej wersji, trafi wkrótce na pozostałe platformy. Czy jest się z czego cieszyć? Oj tak, sądząc po wcześniejszych recenzjach, jak najbardziej. Projekt Wonderbook nabiera tempa. Po całkiem niezłej księdze czarów przyszedł czas na zabawę w detektywa w klimatach noir. Trójwymiarowa, interaktywna makieta, pełzający bohater i niecodzienne wykorzystanie PS Move. Trzeba przyznać, że wygląda to zabawnie. W sam raz, na dzień dziecka. Great work, partner. Ręka w górę, kto nie może się już doczekać premiery drugiego Grida. No, i to się nazywa uznanie. Co prawda, rasowy symulator to nie jest, ale jakąś tam miastkę realizmu na pewno tu odczujecie. Twórcy gry chwalą się nowym modelem prowadzenia samochodu, poprawioną fizyką i sztuczną inteligencją przeciwników. No i oczywiście całą masą znanych superbryczek. Po cichu liczymy, że to wystarczy. Nowa produkcja twórców serii Ratchet & Clank to spora niewiadoma. Z jednej strony mamy tu dynamiczną, nieźle wyglądającą strzelaninę z opcją kooperacji dla 4 osób, kosmicznym uzbrojeniem i rozwojem postaci, z drugiej trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystko to już było. Ale kto wie, może się mylę i gra powali nas swoim niepowtarzalnym stylem. Zobaczymy.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze majowe zestawienie najciekawszych premier. Wygląda na to, że w najbliższych tygodniach nuda nam nie grozi. Ale jeśli nadal kręcicie nosem na przedstawione przez nas propozycje, to pomyślcie już o czerwcu, bo tam to dopiero będzie się działo. Remember Me, The Last of Us, Shadowrun Returns, Company of Heroes 2, co jeszcze? O, Simsy 3, Rajska Wyspa. A nie, to nie ta kartka. Ale co tam, Sims 3 też ma tu zapewne swoich amatorów. Tak czy siak, będzie w co grać. Ale o tym powiemy wam dopiero za miesiąc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.